You got to let it go. You got to let it go. Nie miał gdzie se uwić tu pajęczyny. Patrzcie, tu idzie. Tu, a tam jest drugi w rogu. Tu. Tu, o. No i spitale pająk. Muszę je czymś popsikać, bo ja nie wytrzymię tak tu. No, pada deszcz, ale tutaj właśnie widać pajęczynę. Dobra, no, właśnie tak pada deszcz. Taki pada deszcz. Ja spadam, słuchajcie, żegnam się z Wami, do usłyszonka. No i hejo, hejo, słuchajcie, wiem, że to może wyglądać nieco głupio, ale naprawdę, uwierzcie mi, ja nie mam w tej łazience tutaj niczego na takiej wysokości, żeby właśnie móc Wam pokazać swoją twarz, dlatego postawiłam się tutaj na półeczce tej górnej, gdyż chcę Wam pokazać jak najlepiej, w jak najlepszym świetle, a tutaj mam światło dzienne. Słuchajcie, test troszeczkę tego podkładu. To jest najnowszy podkład od Clarins. Czekajcie, czy coś widać? O, nie wiem, czy coś tutaj widać. Clarins. I to jest nowość. Nie wiem od jakiego czasu, ale to jest Everlasting Yelf Fluids SPF 15. Jakiś tam ekstrakt z cykorii. 1,5 ml jest próbka. Jest to anti-age. To jest po niemiecku, czekajcie. Mam 105 odcień nude. Dzisiaj już nie zdążę, ale później może coś poczytam, to Wam jeszcze o nim coś więcej dopowiem. Póki co podeszłam, poprosiłam, słuchajcie, o dwie próbki. Nie wiem, czy ten nude nie będzie dla mnie za jasny. Nie mam zielonego pojęcia. Zaraz to sobie oczywiście przetestujemy. Pierwszy raz z Wami robię teraz test podkładu. No jednak wybrałam chyba, nie wiem, ale zawsze wolę wziąć jaśniejszy niż za ciemny. Jeśli chodzi o konsystencję, jest ona naprawdę ciekawa, fajna, jak praktycznie większość z tych Clarins. Ja jeszcze coś lubiłam z Clarinsa. Jaki ja miałam z Clarinsa podkład? Nie mam go tu. Jak on się nazywał? Ten poprzedni taki. Miałam go i zapomniałam. Wiecie na pewno, który. Bo Wam pokazywałam. Nie widzę w ogóle, czy dobrze coś tutaj robię. Muszę Wam powiedzieć, że wróciłam ostatnio do aplikacji podkładu paluchami. Ale to tylko dlatego, że miałam jeszcze niewygrzebane moje akcesoria, słuchajcie, po prostu do makijażu. Dobra, powiedzmy, że tyle sobie go na razie rozprowadzę. No i teraz pytanie, czym? Czekajcie, czy ja tutaj mam jakąś gąbeczkę. Dobra, weźmy jedno i drugie. Wezmę jedno i drugie, tylko pozwólcie, że zwilżę. Nie wiem, może jedną stronę jednym, drugą drugim. Tutaj mam szczoteczkę. Tak by to wyglądało. Nie wiem, co to ma być za podkład. Wiem, że anti-age, a jeżeli anti-age, no to powinien się, wiecie, nie podkreślać po prostu zmarszczek. Szczerze Wam powiem, że nie mam tu w ogóle nawet lusterka teraz przed sobą. Mam tu po prawej stronie, a po prawej stronie mam takie lekko kiczowate światło i mogę nie widzieć po prostu, jak ja się tu rozcieram. Jest takie ciulowe światło, że o, tu jest właśnie gąbeczką. Ładnie on wygląda, bardzo naturalnie. Jak na razie nie widzę, żeby coś tam podkreślał, czy zmarszki, czy jakieś kurde suche skórki. Pozwólcie, że ja sobie go dorzucę i za chwilę Wam się jeszcze raz pokażę. No i okidoki, tak wygląda twarz, słuchajcie, z tym podkładem. Mam wrażenie, że nieco mi się rozjaśniła, troszeczkę mi się rozjaśniła. No ale dajcie znać, jak Wam się podoba. Powiem Wam tak, wydaje mi się, że tyłka ten podkład nie urwie. Ja jednak mam swoich trzech ulubieńców i jakoś jak najbardziej jestem po prostu z nimi i za nimi. I to są moje właśnie nude. To jest dokładnie ten Dior Nude Air. I ja mam go w odcieniu 0,30. Drugi mój ulubiony to jest oczywiście Eveline. To jest właśnie ten tutaj prawie że zdękowany, ale mam kolejną butelkę. I to jest 0,40 Warm Beige. I to jest ten podkład, po prostu niezawodny. I trzeci mój podkład z takich ulubionych to jest Guerlain L'Essentiel. Bardzo go lubię, nawilżający, bardzo fajna formuła. No a ten, co Wam teraz reklamowałam, ten, co Wam teraz testowałam, to jest właśnie Everlasting Yelf Fluid od Clary z ekstraktem z cykorii. Cokolwiek ona ma tutaj działać i robić, poczytam, to na pewno Wam jeszcze uzupełnię tutaj informacje, chyba że sobie po prostu wygooglujecie. Więc tak by wyglądał on na mojej twarzy, jednak go rozprowadziłam, słuchajcie, po całości tą szczoteczką, jakoś mi to łatwiej tutaj szło. No wygląda on ładnie, nie wchodzi, słuchajcie, w zmarszczki,
jakieś załamania. Muszę powiedzieć, że ładnie wygląda na skórze. Natomiast ja wiem, czy mógłby być to mój ulubiony podkład, nie wiem. Dam mu na pewno trochę czasu. Ja się, tak jak mówię, zbieram do roboty, więc pozwólcie, że sobie użyję jakiś zapach i nie bardzo wiem, co użyć, dlatego że z chęcią korci mnie znowu, żeby pójść i się psiknąć tym Yves Saint Laurent. I chyba tak zrobię, że będę szła po prostu koło Bootsa, zajdę do Bootsa i psiknę się, słuchajcie, tym Yves Saint Laurent, tą nowością. A teraz jeszcze tylko z Wami zrobimy sobie brwi. I brwi, o, oczywiście już tutaj nie trafiłam, słuchajcie, już umazałam. Zrobimy sobie brwi, ja będę tutaj lekko patrzeć. Nie mam jeszcze toaletki, więc jakoś musimy sobie tutaj poradzić. Wiem, że nie powinnam unosić brwi do góry, słuchajcie. Ale widzicie, tak tylko sobie poprawiam. I tak pada deszcz, więc za chwilę mi to pewnie wszystko się zmoczy i spłynie. Ciuchy już mam przygotowane do roboty, tylko po prostu w nie muszę wskoczyć. Okidoki. Jeszcze jedno oko. I makijaż mój taki codzienny do roboty, słuchajcie, dobiegł końca. Normalnie jeszcze bym się piknęła, jeszcze powinnam tylko coś nałożyć na dolne rzęsy. I to uczynię pierwszym lepszym tuszem, jaki tutaj leży. Nie wiem też, czy on już, kurde, nie jest, słuchajcie, po terminie. Bo 6 miesięcy to on już jest tutaj lekko. To jest Lancôme Noir Intense, Volume Porter, coś tam, no jak był świeży, to jeszcze był spoko, ale teraz to tak nie bardzo. No i oczywiście użyję ostatnio mojej ulubionej paletki do rozświetlania i to jest Becca by Chloe, nie wiem jak tam wymawiacie, a biorę pędzelek Magdy Pieczonki, nabieram sobie rozświetlacz. No i jedziemy sobie tylko i wyłącznie dzisiaj rozświetlenie, odrobinkę, nie za dużo, ale żeby jakoś tak, wiecie, żeby się po prostu dobrze czuć ze sobą. On jest taki bezpieczny, bardzo go polubiłam, bardzo polubiłam się z tą ogólnie paletką, także czekajcie troszeczkę bronzera, bronzer też jest raczej taki delikatny, raczej tutaj sobie krzywdy tym nie zrobimy, ale muszę mimo wszystko patrzeć do lusterka, słuchajcie, bo jak nie będę patrzeć, to sobie w końcu tą krzywdę zrobię. Dobra, trochę na nos, łuk kupidyna, odrobinę, chociaż widzę, że on jest w takim odcieniu bardziej złotym, a powinna mieć takim bardziej zimnym. No i dobra. I wystarczy tego rozświetlenia. Mam nadzieję, że będzie widoczne. Pewnie, znając mnie, maluję się tu przy tym takim ciemniejszym świetle, to pewnie wyjdę na dwór i pewnie się wystraszę. Też pewnie tak macie. Ale okidoki, starczy. Rozetrę sobie jeszcze drugim pędzelkiem, żeby tutaj nie było żadnych, kurde, mazideł. No i dobra, no i ja już można powiedzieć, że tak, jestem gotowa do roboty. Tak wygląda moja twarz. Jak widzicie, rozświetlenie naprawdę jest bardzo, bardzo ładne. Jeszcze tylko jakiś nawilżacz na usta. Czekajcie, zrobię tu porządek, bo przecież wyciągałam te rzeczy. Dobra. Nie mam tu światła. Tu mam żółte. O, teraz jest bez światła. No nie będzie stanu, żeby Wam pokazać właśnie, jak wygląda ten i rozświetlacz. O, na tle kibla. Nice. O, teraz. No bardzo ładnie to wygląda, naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba to rozświetlenie. Leżą tu moje ciuchy, wskakuję w Ciuchland i popitałam do pracy. Może się odezwę jeszcze do Was z tamtego mieszkania. Jeszcze tylko muszę poprawić sobie, słuchajcie, usta, także jeszcze sobie zaaplikujemy. Mam nadzieję, że nie będzie za ciemno. Zaaplikujemy sobie, słuchajcie, wazelinę albo nie. Nie, nie zaaplikujemy wazeliny. Użyjemy sobie, słuchajcie, hialuronowy wypełniacz ust. A co? No, ostatnio go używałam kiedyś, 2 dni temu, czy wczoraj? O, ciupinkę, dawno go teraz nie używałam. I dopiero jak on mi się wchłonie, to zaaplikuję sobie, słuchajcie, pewnie wazelinę. Biorę torebkę, gdyż będę ją chyba potrzebować, nie? Chyba wsio. Wydaje mi się, że wszystko, także pójdę jeszcze się tylko psiknąć, słuchajcie, tym nowym zapachem od Yves Saint Laurent, bo naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo, Libre się nazywa, polecam Wam bardzo gorąco i serdecznie, a jak ja Wam coś polecam, to znaczy, że musi być fajne, byle czego bym Wam nie polecała.
okidoki. Patrzcie, jak Lara śpi, zaraz wam pokażę. Daisy tu. A Lala tu. Śpisz? Tak? Ojej. Ojej. Tak trochę do góry nogami, nie? Co? Lalul. Lalulul. Do góry nogami troszeczkę, tak? To jest takim słodkim kotem. To jest takim słodkim kotem. Nie spadasz dzisiaj? Nie? Mieścisz się? Tak? Moje, moje, tak kochane. Moje kochane mordeczki, tak? Kocie, maluzie, kocie. No, no może nie maluzie, ale takie kochane, tak? Oj, oj. Czyż to nie jest słodziak? Ty nie jestem słodziakiem. No. To jest słodziakiem. Lalo. Nuni. 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 Pieszczoch to jest. Mój kochany pieszczoch to jest. No, także Lala sobie odpoczywa, sobie śpiulka. Daisy sobie śpiulka, tak? Pokaż się ta, żeby nie było, że ciebie mniej. Śpisz? Tak? Nie śpisz, co? Dizul, śpicie sobie, tak? Ale już powiem wam, że się totalnie zaklimatyzowały. Naprawdę, nie ma już z nimi żadnego problemu. Leżą sobie Daisy tutaj na kocyku. Na razie nie wpuszczam ich tam do pokoju, ponieważ wietrze. Otworzyłam okna i wietrze, no i nie chcę, żeby, wiecie, żeby mi wyleciały przez okno. One potrafią sobie popchać noskiem, czy też łapką. Także co, ja się zbieram, ubieram się i będę spadać. No i dobra, już jestem w budce i mogę wam tylko pokazać, ile mogę oczywiście, ale to jest strasznie, strasznie ciemno, że 30 tego Libre kosztuje 56, 50, 78 i setka 100. I drugi zapach, który jest naprawdę cudowny, to jest to ten Idol od Lancome. Przepiękny zapach, 48 za 30, za 25 ml. Także to są moje dwa zapachy, które będą musiały zagościć na mojej toaletce. Przepiękne. 56 i 48. Naprawdę super. Weź tu się nie obudź, człowieku, bo takie brzmienie, jak nie wiem, czy widać, czy słychać z tyłu. Słuchajcie, ja właśnie zeszłam jeszcze do Marks & Spencera i teraz tylko wam nagrywam, bo wcześniej bardziej padało, teraz już pada, ale mniej. Postanowiłam zakupić sobie szpinak, entricotta, ravioli. Dokupiłam sobie, słuchajcie, tu pracy, bo dzisiaj jestem do końca, także będę głodna. No i właśnie widzę, że otworzyli w końcu, słuchajcie, otworzyli w końcu Greksa. Chyba. O, balony. A, chyba było otwarcie, także ciekawa jestem, czy moja córka tutaj dzisiaj była. Proszę bardzo. Jest Greks, jest otwarcie, są kartony. Widać, że coś się dzieje. Przerwa jest dzieci w szkołach, więc może spotkam córę. Ja popitałam teraz właśnie i powiem wam tylko jeszcze, że jeżeli chodzi o te dwa nowe zapachy, czyli Idol od Lancome i Libre od Yves Saint Laurent, polecam wam bardzo gorąco i serdecznie. Zakochacie się w tych nutach. Po prostu nie wyobrażam sobie osoby, której mogłyby te nuty po prostu nie podejść. Nie wyobrażam. No chyba, że ktoś robi bardzo mocne, duszące jakieś na przykład zapachy lub na przykład owocowe, świeże, to może faktycznie się nie spodobają. Ale tak to sobie po prostu nie wyobrażam. Spadam teraz na tamte mieszkanie, odezwę się może z mieszkania.